Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Arrakis, a to jest 8 odcinek z gry God of War 2. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować robienie rozpierduchy w świątyni Euryale. Zapraszam do oglądania. Lecimy dalej i teraz bujniemy się tędy. Elegancko. No i dobrze. Konstrukcja naruszona. Tak więc rozwalamy wrota i pędzimy dalej. Pięknie. I proszę bardzo, mamy tutaj skamieniałych wojowników. Ogarnięci. Pędzimy dalej. Elegancko i mamy jeszcze jednego zawodnika do ogarnięcia. Poskładany, pięknie. Weźmiemy teraz sobie zdrowie, uzupełnimy i pędzimy dalej. Pędzimy dalej, tak więc drabiną w dół lecimy. Ojoj, troszkę się musimy odsunąć. I tak będziemy mieć wszystkich zawodników praktycznie z jednej strony, więc będziemy sobie ich kulturalnie okładać. Oj, ten Minotaur ma spory zasięg, nie da się ukryć, ale zaraz go sobie poskładamy. Dobra, jedziemy Minotaura najpierw. Elegancko. Pięknie, wykończony, tak więc zabieramy się teraz za tych koleżków i raz, dwa ich sobie ogarniemy. No i pędzimy dalej. O, proszę, kolejny Minotaur się pojawił. Elegancko. Dobra, na spokojnie. Wykończymy sobie wszystkich koleżków. Pięknie. Dobrze jest. Wszyscy ogarnięci, tak więc pędzimy dalej. A czy tutaj coś ciekawego jest? Chyba nie. Ale za to tutaj mamy skrzynię. Dobrze, bardzo dobrze. Skrzynia opróżniona, pędzimy dalej. No i schowany zajumał nam wajchę. Nieładnie z jego strony. Ale zobaczymy, co damy radę ogarnąć. Jak będziemy na dole. O proszę, te windy jeżdżą symetrycznie. To pasuje.
i jeszcze jedna łajza. No i elegancko mamy skrzynię. Mamy skrzynię. Bierzemy zawartość. Pióro Feniksa. To cieszy. Wajchy nie mamy. Okej. Podjedziemy trochę do góry. Dobra, lecimy. Dzień dobry. Jest skrzynia, to cieszy. No i lecimy dalej. Kratos, co ty odstawiasz? No. I elegancko jesteśmy po drugiej stronie. I mamy naszego starego znajomego. Elegancko, finisher wjechał. Dobrze jest. I cóż my tutaj mamy? Mamy punkt zapisu, tak więc zapiszemy sobie. Lecimy dalej, ale najpierw zupgrade'ujemy sobie nasze zdrówko oczywiście. No i pędzimy do góry. Okej, kogoś poniosło. Ale cóż, jest jak jest, inaczej nie będzie. Powoli. Oj. Dobra, jakoś się udało i musimy jeszcze ogarnąć tą miejscówkę. Dobrze jest. Uzupełnijmy sobie zdrowie. A cóż my tutaj mamy? Okej. Jedziemy. Kratos, ruchy. Oj. Dobra, udało się. A tutaj, cóż tutaj jest? No dobra, nie chcemy tam iść. Chcemy zejść na dół. Tu jest skrzynia, ale skrzyni nie chcemy. Lecimy. Panu podziękujemy. No i jest książka. Dzień dobry! Pięknie! Oj. Elegancko. Ależ ona nas, cholera, okłada. Niedobrze.
Pięknie. Dobrze jest. Pięknie. No, Kratos, 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 Kratos. Jedziemy. Dobrze jest. Elegancko! Jedziemy, 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 jedziemy! Pięknie! O ja pierniczę, co tu się odstawia? Dobra, chodź Łajzo. Dobrze jest! Dobrze jest! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! O, pięknie! Cudownie! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Elegancko! Mamy ją! Mamy łepetynę naszej meduzy. Okej. No dobra, jedziemy. Pięknie! Miało być 5 poświęconych i jest 5 poświęconych. Cudownie! To naprawdę cieszy i obadajmy sobie, czy coś tutaj ciekawego mamy. Ale chyba nic, chyba nic. Dlatego pędzimy dalej. Pędzimy dalej i proszę bardzo, mamy punkt zapisu, oczywiście zapisujemy. Lecimy. Lecimy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry.
pięknie, mamy... Mamy poważną zagadkę do ogarnięcia. Wpadliśmy na pierwszą wajchę pierwszego kręcioła. Tak więc go sobie ogarniemy. Podnosi nam się filar. Cudownie. O, i są skrzynki dwie. Pięknie. O, dobra, filar stoi, filar nie opada, to pasuje. Tam mamy czasowstrzymywacz. Dobra, jedziemy. I nurkujemy, bo coś mi się wydaje, że ta furtka zaraz się zamknie. Pięknie. Tutaj mamy wajchę. No dokładnie, furtka się zamknęła. A teraz się otworzy. Elegancko. Wypłyńmy sobie na powierzchnię. I mamy kolejny kołowrót. Tak więc jedziemy. Dobrze jest. Dobrze jest. Ponurkujemy sobie troszeczkę. Ceramika do rozwalenia, to cieszy. Sprawdźmy sobie jeszcze tą miejscówkę, może tutaj też coś będzie do rozwalenia. No i proszę bardzo, jest. Jest. Pięknie. Wszystko ogarnięte. Cóż my tutaj mamy? Tu mamy wrota. Tu mamy wrota. Dobra, dwie furtki na raz się podniosły. Tak więc lecimy. Dokładnie, kolejna czasówka. A cóż mamy tutaj? Tutaj również mamy kołowrót i mamy jakieś rozwalone drzwi. Pięknie, a za drzwiami skrzynia. To cieszy, to cieszy. Dobra, zabieramy się za kołowrót. I kolejny filar transportujemy do góry. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. Dobra, popływajmy sobie po tym terenie. Czyżby? Tak, dokładnie. Kratos, traf, traf te urny elegancko. I cóż my mamy tutaj? Jest wajcha. Ogarnijmy ją. O, i przejście się odblokowało. Elegancko. Elegancko. I teraz tak. Rozwalimy te wrota? Chyba nie. Dobra, znakiem tego wajcha i lecimy. Z kolejnym filarem. Pięknie. No i teraz tak. Brykniemy się do góry. Elegancko. Ale... Jezu, ta kamera naprawdę dziwne rzeczy robi. Ogarniemy sobie skrzynię. Tak, skrzynię sobie ogarniemy. I proszę bardzo, wjechały nam orby. To cieszy. I zejdziemy sobie jeszcze tutaj. A tutaj mamy kolejnego czasowstrzymywacza. Dobra, dobra, jedziemy. O, dzień dobry!
Ładnie. No cudowna dekapitacja. Elegancko. Okej. Te gady jeszcze. Chodź kolego, chodź, 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 chodź. Ile razy ich trzeba dziabnąć? Dobre pytanie. Pięknie. Elegancko. Cudownie. Cudownie, naprawdę cudownie. Oj, 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 oj. Nie do końca cudownie. Zbyt dużo wybuchów. Dlatego chyba najlepszą taktyką jest po prostu ich wyrzynanie w ten sposób, aczkolwiek jest to najdłuższy z możliwych sposobów. Ale najbezpieczniejszy. No i zajmiemy się teraz naszym miśkiem. Ładnie. Elegancko, finisher. Cudownie. Dobra, jeszcze jeden misiek się pojawił. Pięknie. Jeszcze Kratos mógłby go tylko chwycić i byłoby super. Elegancko. Elegancko. Dobra, i cóż my tutaj będziemy ogarniać? Najpierw kręcioł. Kolejny filar wyjeżdża. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jest tutaj czasowstrzymywacz, coś mi się wydaje, że ten filar będzie opadać. No dokładnie. Dobra, jedziemy. Jeszcze raz. Startujemy. Elegancko. No i do góry, do góry, do góry, do góry. Kratos, ruchy. No, Kratos, Kratos. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy skrzynię. Pięknie. Pięknie. Szóste pióro Feniksa, proszę bardzo, ofiara złożona, magia się zwiększa, pięknie. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko lecieć dalej. Elegancko, zdrowie oczywiście bierzemy, a przy okazji ogarniemy sobie jedną rzecz. Mianowicie, mamy 13 koła orbów. A upgrade kosztuje 9,5, tak więc upgrade'ujemy sobie nasze ostrza na 4 poziom. No i cudownie. No i cudownie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej i cóż my tutaj mamy? Hmm.
jest wajcha, no to wajchujemy. I mamy sporo psiaków do ogarnięcia. Pięknie. Dobrze jest, psiaki wykończone. O. Drzwi. Oj, 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 oj. Okej. Aha, i psiaki jeszcze, dobra. Może być i tak. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Elegancko. Dobra, wrota się troszkę otworzyły. Dobrze. Czy się wydostaniemy? Tak, wydostaliśmy się. Pięknie. Pięknie. O, harpie, dzień dobry. Dawno żeśmy się nie widzieli. Czy coś do zniszczenia tutaj jeszcze mamy? Nie, nic nie mamy. Elegancko. Mamy belki, więc się teraz przejdziemy po belach. No, takie wyjątkowo grube te beleczki są. To cieszy. To cieszy. Pięknie. Dobra, zeskakujemy i mamy linę, mamy linę. Na całe szczęście Kratos się chwycił. No wejdźmy sobie do góry, sprawdźmy górę. No i proszę bardzo, no i proszę bardzo, mamy kolejne skrzynie. Pióro Feniksa, pięknie. No i odrobina orbów. Pasuje. Teraz by trzeba było skoczyć na linę. I lecimy dalej. Zdrowie na full. To dobrze. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, oj, oj. Ej, 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 cóż się tutaj dzieje? Nie, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ej, niedobrze, niedobrze. Dobra, bo to nie ma co się zbytnio patyczkować. Widzę, że zbyt duży ogień się tutaj zaczął robić. Ogarniemy sobie tego Minotaura na szale tytanów. Bo jest mało miejsca, a do tego jeszcze te wybuchające harpie robiły swoje. Ogarnijmy sobie teraz te harpie tylko i z banioszki. Chodź, chodź. Pięknie. Pięknie. No, to lecimy dalej. No i cudownie. No i cudownie, dotarliśmy do punktu zapisu i moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!